Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło widzieć się z Wami w Iławie, spotkać się z przedstawicielami mediów na razie, dlatego że z przedstawicielami z obywatelami Iławy spotykam się na co dzień w biurze poselsko-senatorskim, a jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś problemy dotyczące kwestii założeń programowych Prawa i Sprawiedliwości, które były przedstawione w sobotę 23 lutego w Warszawie, to również na takie rozmowy zapraszam. Wszyscy Państwo na pewno słyszeli, że w sobotę 23 lutego w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, gdzie została przedstawiona tak zwana Piątka Kaczyńskiego. To są założenia, które dotyczą trzech filarów: rodziny, rozwoju i wiarygodności. Pierwszym założeniem było działanie dla rodziny. I tak jak do tej pory było 500+ od drugiego dziecka, a na pierwsze dziecko tylko wtedy, kiedy dochody były niskie, to w tej chwili zostało wprowadzone 500+ już od pierwszego dziecka. W moim biurze wielokrotnie spotykałam się z ludźmi, którzy przychodzili, ponieważ ich dochody przekraczały o kilka złotych tą stawkę najniższą i już nie dostawali na pierwsze dziecko świadczeń 500+. W tej chwili już nie muszą się bać o to, że przekroczenie o niewielką kwotę uniemożliwi im korzystanie z tych świadczeń. Tym bardziej, że 500+ to jest świadczenie przeznaczone dla rodziny, to jest świadczenie przeznaczone dla dziecka, ale to jest świadczenie, które nie zabezpiecza w 100% wszelkich potrzeb dziecka, więc to jest świadczenie dodatkowe, ułatwiające rodzinie funkcjonowanie. Następnym punktem tak zwanej Piątki Kaczyńskiego jest tak zwana trzynastka dla emerytów. 1100 zł, czyli najniższe świadczenie emerytalne, które będzie przyznane 1 maja 2019 roku dla wszystkich emerytów. To jest kwota, która będzie na pewno znacząca dla emerytów, którzy w tej chwili cały czas zwracali się z problemami, że jednak też ich emerytury są niskie, nie zabezpieczają ich potrzeb, głównie dotyczących zdrowia, głównie dotyczących utrzymania domu, szczególnie w sytuacjach, kiedy zostawał w domu jeden emeryt. Bo tam, gdzie jest dwoje emerytów, zawsze jest troszeczkę łatwiej. A ponieważ emerytami są ludzie już starsi, więc wtedy, kiedy jeden odchodził, drugi nie zawsze był w stanie zapewnić sobie byt na odpowiednim poziomie. Trzecim punktem Piątki Kaczyńskiego jest sprawa zwolnienia z podatku ludzi młodych. Sprawa tego, że ludzie do 26 roku życia będą zwolnieni z płacenia podatku PIT. To będzie dotyczyło podatku PIT-37, ale również i PIT-36. I to będzie świadczenie, które również będzie umożliwiało tym młodym ludziom przeznaczenie tej dodatkowej kwoty na ich własny rozwój, na ich własne potrzeby i na to, żeby mogli, jeżeli mają jakąś działalność, tą działalność rozbudowywać, oczywiście zostawać w kraju i pracować dla nas, dla wszystkich Polaków i dla naszego kraju. Czwartym punktem jest obniżenie kosztów uzyskania przychodu. I to jest świadczenie, które ułatwi rozwój wszystkim, którzy wykazują się jakąkolwiek przedsiębiorczością. Ta kwota, która będzie kosztem uzyskania przychodu, będzie podwojona i wtedy umożliwi przeznaczenie tej kwoty też na jakieś czy rozbudowę przedsiębiorstwa, czy na przeznaczenie na szkolenie, czy na inne rzeczy. I wreszcie ostatni punkt
ale dla naszego powiatu szczególnie ważny, to jest przywrócenie połączeń autobusowych, tak zwanych PKS-ów. Tam, gdzie jest dojazd, tam, gdzie jest połączenie PKS-owe czy połączenie kolejowe, umożliwia dojazd do pracy, dojazd do lekarza również, dojazd do szkoły, a tam, gdzie te połączenia były zlikwidowane ze względu na to, że one były nierentowne dla danego miejsca, zamierało życie. Ludzie się wyprowadzali do większych miejscowości, a małe miejscowości nie dość, że zmniejszały swoje funkcjonowanie, to jeszcze ograniczało to zdecydowanie umożliwianie rozwoju innym przedsiębiorstwom, które ewentualnie w danym miejscu by kupiły glebę, wybudowały jakiś zakład pracy i umożliwiły pracę i zostanie tym młodym ludziom. I tak jak mówiłam, to wszystko opiera się na trzech głównych filarach, czyli dbanie o rodzinę, dbanie o rozwój i jednocześnie na wiarygodności, bo to nie są czcze przechwałki, że jest możliwość realizacji tych pięciu punktów. Najpierw zostały zgromadzone środki, zostały porobione przeliczenia. Okazało się, że wzrost PKB umożliwia przeznaczenie tych prawie 40 miliardów na te świadczenia. Jestem pewna, że każdy z obywateli Iławy w jakimś stopniu skorzysta na tej piątce Kaczyńskiego.